Kiedy w marcu 1989 roku ukazał się album Like a Prayer, uznany amerykański krytyk muzyczny J.D. Considine napisał w swojej recenzji, że to album tak bliski sztuce, jak tylko pozwala na to muzyka pop. Słowa te nawet po latach nie straciły na ważności, bowiem płyta ta nadal jest uważana za arcydzieło w dorobku królowej popu oraz za jedno z najwybitniejszych wydawnictw muzyki rozrywkowej wszechczasów. Wydawać by się mogło, że o tak znanym wydawnictwie wiemy wszystko, a wszystkie działania artystki były od początku do końca zaplanowane i zostały wykonane. Nic jednak bardziej mylnego. Także płyty Like a Prayer i przyległych do niej projektów nie ominęły zmiany, a ten okres kariery Madonny obfituje w niezrealizowane pomysły. A oto niektóre z nich. God? Czwarty album Madonny jest w sporej mierze echem jej trudnego małżeństwa z aktorem Seanem Pennem, zakończonego rozwodem w styczniu 1989 roku. O samej ich relacji i krążących wokół niej plotkach można by nakręcić film fabularny, dlatego w tym miejscu zakreślę historię tylko dla kontekstu. Madonna i Sean byli małżeństwem od sierpnia 1985 roku. I choć początkowo byli w sobie bardzo zakochani, szybko okazało się, że aktor niezbyt dobrze znosi medialne zainteresowanie wokół niego i jego sławnej żony. W dodatku miał on być chorobliwie zazdrosny o przyjaciół i współpracowników Madonny, a także zbyt często szukać ukojenia w alkoholu. Do najpoważniejszego incydentu miało dojść 28 grudnia 1988 roku, gdy Sean miał włamać się do posiadłości w Malibu, w której przebywała Madonna, przeskakując przez ogrodzenie. Po kłótni w sypialni kobieta zagroziła, że opuści dom, co tylko miało rozwścieczyć Penna, który zagonił żonę do salonu, gdzie następnie miał przywiązać ją do krzesła, pić alkohol prosto z butelki i grozić, że obetnie jej włosy. Podobno trwało to przez kilka godzin, a Madonnie udało się w końcu przekonać Seana, aby rozwiązał ją pod pretekstem skorzystania z toalety. Kiedy tylko została rozwiązana, miała wybiec i wsiąść do swojego samochodu, którym odjechała prosto na posterunek policji. Porucznik Bill McSweeney, który przyjął jej zgłoszenie w biurze szeryfa, powiedział później prasie, że początkowo nie rozpoznał Madonny w kobiecie. Jak wspomina, pojawiła się zapłakana, jej warga krwawiła i najwyraźniej została uderzona. Początkowo Sean Penn usłyszał zarzuty o spowodowanie u Madonny obrażeń cielesnych i urazów, a także o pobicie, ale kilka dni później wycofała ona oskarżenie, wnosząc jednak o rozwód, który stał się faktem w styczniu 1989 roku. Choć w 2015 roku artystka zaprzeczała, jakoby padła ofiarą przemocy fizycznej ze strony byłego męża, wiele osób upatruje w piosence Till Death Do Us Part echa tamtych dramatycznych wydarzeń. Ze względu jednak na szczegóły toczącego się wtedy dramatu, Madonna nie była w najlepszej formie psychicznej podczas prac nad albumem. Według relacji współpracujących z nią muzyków, prace zajmowały jej znacznie więcej czasu niż wcześniej, ponieważ ciągle w studio chodziła zapłakana i przybita. Mając za sobą traumę nieudanego małżeństwa, Madonna sięgnęła po inspirację do swojego dzieciństwa, tematu rodziców i życia w wielodzietnej rodzinie. Był to także czas, kiedy wielu jej przyjaciół odchodziło z powodu AIDS, wskutek czego Madonna przeżywać miała kryzys wiary, która, jak się okazało, nie uchroniła jej matki ani przyjaciół. Można więc założyć, że gdyby nie osobiste problemy, płyta miałaby zupełnie inny wydźwięk. Till death do us part. God?
Go ahead. Make a wish. Okres planowania promocji nadchodzącego albumu Madonny rozpoczął się tak naprawdę w okolicy maja 1988 roku. To wówczas do rozmów zaangażowano koncern PepsiCo, producenta znanego napoju. Umowę sfinalizowano 25 stycznia 1989 i machina promocyjna ruszyła już niecały miesiąc później, 22 lutego, kiedy podczas transmisji gali Grammy wyświetlono zapowiedź reklamy Pepsi z wykorzystaniem utworu zapowiadającego nową płytę Madonny. No matter where in the world you are. Pick up satellite feed. On March 2nd. Stand by video replay. Get to a TV and watch as Pepsi-Cola presents Madonna. Singing her latest release, Like a Prayer, for the very first time on the planet Earth. Plan zakładał, że reklama będzie emitowana w dwóch wersjach. Dłuższej, będącej swego rodzaju mini teledyskiem, i około 30-sekundowej, która miała stale gościć w telewizji przez całe lato. I choć widzimy na niej swego rodzaju retrospekcję, na której Madonna przenosi się do dnia swoich 8 urodzin i świata dzieciństwa, nie od początku pomysł był tak niewinny. Podobno pierwotnym pomysłem artystki było zatrudnienie modela o urodzie w typie Jimmy'ego Deana, który miałby podejść do niej z wyraźnie, cóż, nabrzmiałymi w okolicy rozporka spodniami, zaś ona sama miałaby sparafrazować Mae West, pytając: masz spluwę w kieszeni, czy po prostu tak cieszysz się na mój widok? Pomysł ten jednak został odrzucony, prawdopodobnie dlatego, że marka Pepsi reklamowała się wówczas hasłem Generation Ahead, czyli następne pokolenie, a więc to młodzież była jej główną grupą docelową. 2 marca, dzień przed ukazaniem się singla, około 250 milionów widzów w 40 krajach na całym świecie zobaczyło reklamę po raz pierwszy. Prawdziwy skandal wybuchł jednak kolejnego dnia, kiedy MTV pokazało premierowo klip. W tym miejscu jednak nie ma sensu wchodzić w szczegóły, zainteresowanych odsyłam do podlinkowanego pod filmem tekstu. Efektem kontrowersji było jednak zerwanie umowy partnerskiej między Madonną a PepsiCo. Co zatem straciliśmy? Nie tylko nie nagrano kolejnych spotów, choć wiadomo, że miały one powstać z wykorzystaniem prawdopodobnie innych utworów z płyty, ale także zdjęto z telewizji ten, który już powstał. Madonna straciła więc znacznego partnera w promocji swojej najnowszej twórczości. Ale z drugiej strony, choć reklamę zdjęto, po latach uchodzi ona za jedną z najbardziej ikonicznych w historii marki Pepsi. Kto wie, może gdyby nie kontrowersje, byłby to po prostu jeden z wielu kontraktów reklamowych Madonny? And I'd like to thank Pepsi for causing so much controversy. Thank you very much. God? Jednym z warunków umowy z Pepsi było sponsorowanie nadchodzącej trasy koncertowej artystki, która była planowana na lato 1989 roku pod szyldem Like a Prayer World Tour. W związku z tym wyprodukowano sporo gadżetów promocyjnych. Ale kiedy umowę zerwano, a Madonna straciła sponsora, trasa koncertowa stanęła pod znakiem zapytania i to jeszcze przed premierą albumu, który miała promować. Konieczne było więc znalezienie nowego sponsora, ale na to potrzebny był czas. W związku z niespodziewanym i przymusowym zwolnieniem terminarza, Madonna wykorzystała czas na zagranie w filmie Dick Tracy. W międzyczasie pojawił się też nowy sponsor. Technologiczny gigant, firma Pioneer. Z zachowanych projektów kostiumów, które opublikowano we francuskiej prasie, wynika, że już podczas tej anulowanej trasy Madonna zamierzała pokazać się w strojach, które zaprojektował dla niej Jean-Paul Gaultier. Według informacji, które potwierdził mi osobiście sam ówczesny rysownik tego domu mody Thierry Perez, spod ręki którego wyszły ilustracje kostiumów, Madonna planowała brać prysznic na scenie podczas Like a Virgin, a następnie miała na siebie założyć szlafrok. Wszystko wskazuje również na to, że sporo pomysłów z tej trasy zobaczyliśmy ostatecznie w następnym roku podczas Blonde Ambition Tour. Niestety nie wiadomo, czy gorset ze stożkowym stanikiem był w planach już w 1989, ale jak wynika z ilustracji, podczas odwołanej trasy prawdopodobnie mieliśmy zobaczyć Madonnę jako brunetkę. God? Słuchając dziś płyty Like a Prayer, można odnieść wrażenie, że piosenka Love Song mocno odstaje brzmieniowo od reszty płyty, sprawiając wrażenie chropowatego, minimalistycznego utworu, w którym gitary i werble krzyżują się z głosami Madonny i Prince'a śpiewających w duecie. W
1988 roku królowa popu i wykonawca hitu Purple Rain spotkali się na obrzeżach Minneapolis w studio Paisley Park należącym do wokalisty. Celem spotkania była wspólna praca nad musicalem, ale wkrótce okazało się, że choć ta dwójka czuła do siebie sympatię prywatnie, kwestie etyki pracy dzieliły ich lata świetlne. Jak wspomina Lucy O'Brien, biografka Madonny, ona wyróżniała się zorganizowaniem, szybkim tempem prac i prostotą, podczas gdy Prince lubił improwizację i fanaberię. Jak wspomina w wywiadzie Madonna, niczego nie udało im się dokończyć, bo kiedy tylko zaczynali coś, porzucali pomysły i przechodzili do kolejnych. A kiedy pobyt artystki w Minnesocie dobiegł końca i wróciła do Los Angeles, kasety z materiałem demo przesyłali sobie pocztą, a Prince grał Madonnie swoje pomysły na gitarze do słuchawki telefonu. To jednak nie wystarczyło, bo jedynym co właściwie udało im się doprowadzić do końca była piosenka Love Song. Nie do końca dziś wiadomo, czy piosenka od początku powstała z przeznaczeniem na płytę Madonny, czy też jest to odpad po nieukończonym musicalu, co zresztą wydaje się całkiem prawdopodobne. Ale pewnym jest natomiast, że gdyby tej współpracy wówczas nie podjęto, prawdopodobnie piosenka nigdy by nie powstała. No i pewnie nie usłyszelibyśmy Prince'a grającego na gitarze w utworach Like a Prayer i Act of Contrition. God? Dobierając producentów, Madonna postawiła na sprawdzonych Stevena Breya i Patricka Leonarda. Ten drugi spotkał się z nią m.in. w jego prywatnym studio John Numa Records na obrzeżach Los Angeles, wybudowanym za pieniądze zarobione za angaż przy True Blue. Pewnego dnia jednak Madonna przybyła do studia, ale Leonarda przez dłuższą chwilę nie było, a kiedy w końcu pojawił się na miejscu, okazało się, że towarzyszy mu jego kilkuletnia córka Jessica. Powodem jego późnego przybycia do pracy była nieobecność jego żony i pozostawienie pod jego opieką córki, którą musiał odebrać ze szkoły lub przedszkola. A to z kolei przełożyło się na jego spóźnienie. Podobno Madonna była zła o zmarnowany czas, ale Pat postanowił w ramach zadośćuczynienia pokazać jej piosenkę w typie kołysanki, którą napisał dla córki. Madonnie miała się ona bardzo spodobać i postanowiła ją nagrać. I tak w ciągu 3 dni powstała piosenka Dear Jessie, której inspiracją była córka Patricka Leonarda. Założyć można więc, że gdyby nie z pozoru niewinne spóźnienie i próba udobruchania Madonny, prawdopodobnie nigdy nie znalazłaby się ona na płycie. God? Like a Prayer to tak kultowy utwór, że trudno dziś wyobrazić sobie, że mógłby brzmieć jakkolwiek inaczej. A jednak słowa utworu mogły być całkiem inne. Inspiracją tekstu napisanego przez Madonnę do demo Pata Leonarda był akt przeistoczenia dokonujący się podczas Eucharystii. Sama wokalistka określiła utwór jako opowieść młodej dziewczyny, dla której Bóg jest niemalże najważniejszym facetem w życiu. Początkowo Madonna i Leonard eksperymentowali wyłącznie z jej głosem i brzmieniem kościelnych organów, a tekst Like a Prayer zawierał sporo słów typowych dla katolickiej terminologii. Ostatecznie po zmianie aranżacji uznali oni także, że słowa mogą być za trudne dla przeciętnego odbiorcy, dlatego tekst również miał ulec zmianom. Dzięki temu zyskał on dwuznacznego charakteru, który bardzo nie spodobał się producentowi. Miał on wówczas naciskać na Madonnę, aby go zmieniła, ponieważ w jego opinii tekst brzmiał jak oda do seksu oralnego. Gdyby wówczas Madonna się ugięła, pozbawiłaby utwór charakterystycznego dla siebie połączenia duchowości i cielesności, widocznego doskonale w tekście Like a Prayer. God? Gdyby zapytać fanów, jak brzmi tytuł 10. utworu z albumu Like a Prayer, z pewnością ci pochodzący z Ameryki częściej powiedzieliby, że Spanish Eyes, zaś ci z pozostałych części świata, że Pray for Spanish Eyes. Skąd ta rozbieżność? Utwór pierwotnie faktycznie miał przypisaną krótszą wersję tytułu i taki zapis został wydrukowany w produkcji pierwszego nakładu amerykańskiego wydania. Zaraz później zmieniono go jednak na dłuższą wersję i taka jest obecnie popularniejsza w Europie. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że poszczególne wydania mogą się między sobą różnić, co zapewne spowodowane jest różnymi miejscami, w których produkowano płyty. Istnieją bowiem nawet takie egzemplarze, które jedną wersję tytułu mają zapisaną na odwrocie płyty, a inną w książeczce z tekstami.
Co ciekawe, na singlu Oh Father, a także w streamingu, utwór widnieje pod tytułem Pray for Spanish Eyes. Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że utwór nigdy nie został wydany na komercyjnym singlu, ale promował płytę w stacjach radiowych w Hiszpanii i w Polsce. I co ciekawe, nad Wisłą cieszył się taką popularnością, że udało mu się zdobyć drugie miejsce na liście przebojów radiowej trójki. Hi, I'm Adana. Zapraszamy do Polski. God? W zależności od wydania, okładkę singla Like a Prayer zdobi albo rysunek autorstwa Christophera Ciccone, albo grafika projektu Jerry Hayden z logo projektu Margot Chase i zdjęciem autorstwa Herba Ritza. Pomysł na tę okładkę początkowo był jednak inny. Madonna i Herb Ritz spotkali się w pracowni fotografa, gdzie została wykonana sesja zdjęciowa mająca służyć za bazę bukletu płyty i okładki singla. Madonna w drugim przypadku planowała użyć zdjęcia, na którym jej twarz spowija dym strzymanego przez nią w lewej dłoni papierosa. Kiedy jednak nakręciła teledysk do Like a Prayer, uznała, że sesja ta niezbyt oddaje charakter utworu, dlatego konieczny był nowy projekt szaty graficznej singla. Dlatego udała się razem z fotografem na cmentarz Hollywood Forever w Los Angeles, gdzie w otoczeniu kamiennych pomników oraz na znajdującej się nieopodal stawu ławce powstały dodatkowe zdjęcia. Fotografię w modlitewnej pozie Madonna osobiście wybrała na okładkę singla, uznając ją za wyjątkowo piękną. God? Przywykliśmy do tego, że po czasach komputerowych, dorabianych manualnie efektów specjalnych, przyszła doba tych generowanych coraz częściej przez sztuczną inteligencję. Ale w 1989 roku nie były one specjalnie zaawansowane, ani tym bardziej bardzo popularne w teledyskach. Dlatego też chcąc ożywić w Like a Prayer figurę świętego, trzeba było uciec się do kilku sztuczek. Początkowo plan reżyserki Mary Lambert zakładał faktycznie sfilmowanie scen z udziałem posągu, dlatego zleciła ona przygotowanie odlewów głowy, stóp i dłoni aktora Leona Robinsona. On sam zaś miał pojawić się dopiero w kolejnej scenie, w której posąg ożywa. Na etapie montażu reżyserka stwierdziła jednak, że zamówione odlewy, które posłużyły do zbudowania rzeźby, nijak nie przypominają aktora, dlatego też wróciła na plan, aby nakręcić dodatkowe sceny. Tym razem jednak Robinson został poddany długotrwałemu procesowi nakładania wielu warstw makijażu, dzięki któremu sam odegrał sceny ożywającej rzeźby, które do dziś widzimy w klipie. Co ciekawe, głowa oryginalnego modelu, choć lekko uszkodzona, dotrwała do naszych czasów i kilka lat temu można było ją kupić na internetowej aukcji. Wnioskując po jej wyglądzie, dobrze się stało, że ostatecznie nie zobaczyliśmy jej w klipie, bo zwyczajnie wyglądałaby ona kiczowato. God? Jeśli uwzględnimy inflację, teledysk do Express Yourself przez blisko 35 lat pozostaje najdroższym klipem w historii muzyki. W 1989 roku pochłonął on budżet w wysokości 5 milionów dolarów, który starczyłby na pełnometrażowy film, ale choć trwał on zaledwie 5 minut, był w każdym celu wielką produkcją o nie mniejszym rozmachu niż hollywoodzkie hity. Madonna osobiście nadzorowała wszystkie elementy, które miały się składać na dzieło w reżyserii Davida Finchera. Od budowy planu, przez kostiumy i konsultacje związane z makijażem i fryzurami, a nawet po wybór właściwego kota, który miał się pojawić w klipie. Nie chciała ona jednak umieszczać tam sceny, w której chlipie mleko z kociej miski, a następnie wylewa na siebie jej zawartość, bo, jak wspomniała w wywiadzie dla BBC, myślała, że to będzie głupie i sztampowe zagranie rodem ze szkółki filmowej. Ostatecznie jednak, jak wspomina, cieszy się, że w końcu uległa reżyserowi i zdecydowała się zachować tę scenę, bo wypadła ona wspaniale. Dziś jest ona tak ikoniczna, że właściwie trudno sobie wyobrazić ten klip bez niej. No i pewnie, gdyby ona nie powstała, nie znalazłaby się też inspirowana nią scena w teledysku Not Myself Tonight Christiny Aguilery, który jest pełen nawiązań do teledysku Madonny z 1989 roku. God? Wiele osób, widząc podtytuł tej części, z pewnością pomyślało, że mowa o teledysku do Like a Prayer. To jednak byłoby zbyt proste.
Czy wiedzieliście, że przed premierą teledysku do Oh Father MTV uznało, że klip jest zbyt kontrowersyjny? Powodem było ujęcie ukazujące zbliżenie na zaszyte usta zmarłej matki. Obraz, który prześladował Madonnę od dzieciństwa, w którym taki zabieg spotkał pośmiertnie jej własną matkę. MTV zażądało wówczas usunięcia tej sceny z obrazu, na co oczywiście artystka nie zgodziła się. Mało tego, postawiła stacji ultimatum. Albo teledysk będzie emitowany w niezmienionej formie, albo zerwie wszelkie umowy z MTV i żaden jej klip nie będzie emitowany, ponieważ nie podpisze ich też w przyszłości. W ten sposób stacja, obawiając się utraty najpopularniejszej gwiazdy, ugięła się pod jej naciskiem, ale pomyślcie tylko, gdyby się to nie stało, ani Vogue, ani Deeper and Deeper, ani Secret czy Take a Bow nie zagościłyby tu w przyszłości. God? Many people think you can tell if someone has AIDS just by looking at them, but they're wrong. A person can have AIDS for a long time without showing any symptoms. So protect yourself. Not having sex is one way to avoid AIDS. Staying away from people who shoot drugs is another. If you do have sex, use a condom. It may be the most important thing you ever do, because what you see may not be what you get. Help protect yourself against AIDS. Do pierwszych wydań płyty dołączona była ulotka o wymownym tytule Fakty na temat AIDS. Były to echa kryzysu, jaki trawił w drugiej połowie lat 80. nowojorską scenę klubową, której częścią na początku kariery była Madonna. Wówczas zmarło wielu jej przyjaciół, w tym najbliższy z nich, Martin Burgoyne. Madonna jako jedna z nielicznych gwiazd w tamtym czasie głośno protestowała przeciwko wykluczeniu społecznemu chorych na AIDS i postanowiła wykorzystać swoją pozycję do szerzenia świadomości. A warto dodać, że w owym czasie krążyło wiele fałszywych plotek na temat AIDS, m.in. że można się zarazić przez dotyk. Nie wszyscy jednak wiedzą, że płyta Like a Prayer mogła mieć jeszcze jeden mocny akcent w tym temacie. Wraz ze Stevenem Brayem artystka nagrała wówczas dwie piosenki, Love Attack i First There's a Kiss. O ile nic nie wiadomo o tej pierwszej, o tyle istnienie tej drugiej potwierdził zarówno producent, jak i sama artystka na łamach wypowiedzi dla Bravo z 1989 roku. Wyznała wówczas, że była to piosenka o przyjaciołach, których straciła z powodu AIDS. Niestety, żaden z tamtych utworów nie ujrzał nigdy światła dziennego, a powodem ich odrzucenia miała być rzekomo brzmieniowa odmienność względem reszty materiału. Podobno jednak pomysł z ulotką narodził się w czasach, kiedy utwór First There's a Kiss znajdował się jeszcze na roboczej liście, natomiast po jego usunięciu zapadła decyzja o pozostawieniu dodatkowej strony, choć tematycznie nijak nie wiązała się z umieszczonymi na płycie utworami. God? Utwór Angels with Dirty Faces powstał we współpracy z Patrickiem Leonardem i Bruce'em Gaichem, współautorem La Isla Bonita. O jego istnieniu dowiedzieliśmy się w 2006 roku, gdy ten drugi opowiedział o niej Peterowi Magenisowi, blogerowi piszącemu o Madonnie. Przez wiele lat wiedzieliśmy jedynie, że Gaich uważał tę piosenkę za wspaniałą, ale nie były znane żadne szczegóły na jej temat. Aż do połowy 2019 roku. Wówczas na aukcji miała zostać zlicytowana kaseta z materiałem demo z czasów prac nad płytą Like a Prayer. W odpowiedzi na to Patrick Leonard opublikował na Instagramie najpierw fragment instrumentalnej partii, a po kilku dniach, kiedy kaseta została sprzedana, umieścił na YouTubie całość tej niewydanej piosenki. Choć jest to według wielu fanów bardzo dobry utwór, niezbyt pasuje on brzmieniowo do reszty płyty i prawdopodobnie z tego powodu ostatecznie się na niej nie znalazł. Gdyby jednak się tak stało, krążek zyskałby jeden bardziej taneczny utwór. God? Ciekawym utworem jest piosenka Just a Dream, która łączona jest z sesjami nagraniowymi do Like a Prayer, choć nie ma jednoznacznych dowodów, że powstała właśnie wtedy. Wiadomo jedynie, że napisali ją wspólnie Madonna i Pat Leonard. Ostatecznie jednak artystka miała uznać, że jest ona jak dla niej zbyt rockowa, dlatego oddała ją Donie Delory, swojej chórzystce, która ostatecznie wydała ją w 1992 roku na swoim debiutanckim albumie. Jest to dość ciekawy trop. Spośród wszystkich płyt Madonny prawdopodobnie to na Like a Prayer jest najwięcej rockowych wpływów, choćby przez mnogość partii granych na gitarze elektrycznej, wśród których najbardziej wyróżniają się te autorstwa Prince'a.
Zakładając więc, że przytoczona historia jest prawdziwa, można pokusić się o stwierdzenie, że gdyby Just Dream trafiło na płytę, rockowe wpływy byłyby znacznie mocniejsze. God? Nieco bardziej kłopotliwa jest piosenka Possessive Love, nagrana przez Marilyn Martin na jej drugi album This Is Serious, której początku wiele osób upatruje w sesjach nagraniowych do Like a Prayer. Nie ma na to jednak żadnych dowodów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dowodów na pochodzenie z tego czasu nie ma też w przypadku omawianego Just a Dream, ale tam można łatwo wyciągnąć wnioski z listy udzielających się muzyków, która jest niemal tożsama z muzykami grającymi na czwartym albumie Madonny. Z kolei znani autorzy Possessive Love nie podsuwają żadnego tropu, a wręcz komplikują sprawę. Obok Madonny i Patricka Leonarda widnieje tam bowiem nazwisko Jai Winding. Jego drogi z Madonną przecięły się tylko raz, podczas trasy Who's That Girl, gdy Winding grał na klawiszach podczas koncertów. Nie ma żadnych informacji, jakoby Madonna miała kiedykolwiek coś z nim nagrywać i z całą pewnością nie uczestniczył on w sesjach nagraniowych, mających zaowocować powstaniem materiału na Like a Prayer. Drugą problematyczną kwestią jest data wydania utworu przez Marilyn Martin, styczeń 1988 roku. Wiadomo zaś, że nagrywanie czwartej płyty Madonna rozpoczęła dopiero pod koniec lata tamtego roku, więc z logicznych powodów piosenka nie mogła wówczas powstać. Płynie z tego jednak nieco inny, cenny w temacie Like a Prayer wniosek. Jeśli jedynym zetknięciem Madonny i Jaya Windinga były koncerty w 1987 roku, to być może wtedy muzyk stworzył dla niej jakiś zalążek utworu. Jeśli założymy taki scenariusz, oznacza to, że zbieranie pomysłów na kolejną płytę Madonna zaczęła na długo wcześniej niż wskazują na to same sesje nagraniowe. God? Z okazji 30-lecia wydania albumu w marcu 2019 roku w streamingu i dystrybucji cyfrowej otrzymaliśmy okolicznościowe wydanie Like a Prayer. Znaleźć można na nim część utworów w wersjach innych od albumowej, po raz pierwszy też poza singlem Cherish dostaliśmy utwór Supernatural. Ta niezapowiedziana premiera zrodziła pytania o możliwe wydania fizyczne, ale wszystkie plotki były raczej dość mgliste. Wszystko zmieniło się we wrześniu 2019 roku, gdy na czeskiej stronie należącej do Warner Music Group wytwórni Parlophone zostało zapowiedziane czteropłytowe wydanie w formie boxu planowane na listopad 2019 roku. Wkrótce jednak ta reedycja Like a Prayer zniknęła ze stron, co z kolei było jednoznaczne z informacją o jej anulowaniu. Do dziś nie są znane ani powody, ani zawartość czy wygląd wspomnianych wydawnictw. Jednak sam fakt, że do planowanego boksu był już przypisany numer katalogowy, był jasnym potwierdzeniem ze strony czeskiego Warnera, że nie są to już tylko plotki. Debiutancki album dał światu Madonnę i byłą tancerkę uczynił piosenkarką. Like a Virgin – gwiazdą, True Blue – ikoną, a Like a Prayer – artystką przez duże A. Zasługa tego tkwi prawdopodobnie w tym, że żująca gumę Material Girl dorosła i zdała sobie sprawę, że pokolenie, które razem z nią zaczynało stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu, powoli zbliża się do trzydziestki. Sama będąc już wówczas po trzydziestce, sięgnęła do wątków autobiograficznych, tworząc w tamtym czasie swoją najbardziej osobistą płytę. W obliczu własnych problemów wynikających z rozpadu małżeństwa, na tej płycie dokonała osobistego rozliczenia ze wszystkim, co ukształtowało jej osobowość. Ze śmiercią matki, z trudnymi relacjami z ojcem, toksycznym małżeństwem i z katolicyzmem, w którym dostrzegła bezsensowność gloryfikacji cierpienia, które wcale nie uszlachetnia. No i na ponad 30 lat przed tym, zanim Shakira i Miley Cyrus wyjaśniły swoich byłych mężów, Madonna zanurzyła się w głąb swoich osobistych porażek i przekuła je w artystyczny sukces, aby wrócić silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wydawać by się mogło, że o tak dokładnie przeanalizowanym momencie jej twórczości wiemy już wszystko. A jednak okazuje się, że nawet po 35 latach okres ten nadal skrywa wiele tajemnic, z których bardzo wielu nawet dziś nie jesteśmy w stanie odgadnąć.
Ale czyż nie to jest materiałem do budowania legendy wokół tej niezaprzeczalnie wybitnej płyty?